Z tej strony Henryk Szost, dzisiaj w nietypowej roli. Dzisiaj ja będę przepytywał Anię i Piotra. Ania i Piotr to laureaci konkursu New Balance'a na pakiety startowe i oczywiście na wyjazd do Londynu, na maraton londyński, jeden z najbardziej topowych maratonów. Aniu, może ty pierwsza, powiedz nam, jak się czujesz z tym, że wygrałaś taki wyjazd? No, marzenie wielu sportowców, przede wszystkim maratończyków. Jak się z tym wszystkim czujesz? Niesamowicie podekscytowana. Cieszę się bardzo, że będę miała okazję pobiec w maratonie londyńskim, tym bardziej, że będzie to mój pierwszy maraton, więc myślę, że fajny debiut. Nie no, debiut po prostu seta. Powiem ci, że chciałbym sam mieć taki debiut i wielu zawodników, którzy w Polsce biegają wyczynowo, marzyliby o takim debiucie, więc szczere gratulacje z mojej strony. Piotrek, jak ty na to patrzysz, na ten wyjazd? No ja też jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu, że udało mi się wygrać. No i oczywiście w towarzystwie samego Henryka Szosta, którego obserwowałem od 2015 roku, jak czyli wygrywał w Orlenie. No, dziękuję bardzo. Tak. No i lepszej trasy nie będzie, żeby coś tam można było no, pobiec szybko. Myślę, że później porozmawiamy tak pokrótce o trasie właśnie. Ja wam powiem, jak ona mniej więcej wygląda, bo biegłem raz, udało mi się przebiec London Marathon, niestety z lekką kontuzją, ale o tym porozmawiamy później. Może porozmawiajmy tak chwilę o waszych przygotowaniach. Aniu, no wiem, że ty podejmujesz taką dość hardkorową, jak na zawodników przygotowujących się do maratonów, próbę przebiegnięcia jeszcze w Stanach Zjednoczonych biegu 24-godzinnego. Powiedz nam coś o tym, bo dla mnie to kojarzy się trochę z takim japońskim zawodnikiem Yukim Kawauchim, który raz w miesiącu biegał maraton i potrafił go biegać naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Czy ty też chcesz jak gdyby rozpędzić się tą 24-godzinną przebieszką i pobiegać bardzo dobry wynik w Londynie? Jak to u ciebie wygląda? Tak, rzeczywiście troszkę z marszu. Start na tydzień przed, tak się złożyło akurat, że mam zaplanowane Mistrzostwa Świata Ultra Spartan Race w Stanach Zjednoczonych. Nieźle. W biegach z przeszkodami startuję już od kilku lat, w biegach górskich tak samo. No i całe moje przygotowania właśnie się kumulowały na tych mistrzostwach. I do tego wypadł maraton tydzień później. I przy okazji tak wypadł maraton, tak? Także no, powiem ci, że duże wyzwanie przed tobą. A powiedz nam, ile chcesz przebiec w ciągu tych 24 godzin? Czy masz jakieś założenia już związane z dystansem, który tam chcesz zaliczyć, przebiec? Założenia samych mistrzostw to jest pętla 10-kilometrowa z przeszkodami. Okej, o kurczę, z przeszkodami jeszcze. Tak. To nieźle. I przez te 24 godziny mam za zadanie zrobić jak najwięcej takich pętli. Nie będzie to łatwe zadanie, gdyż zawody się odbywają na dużej wysokości, ponad 2500 metrów. I duża różnica temperatur w ciągu dnia i nocy. Więc myślę, że będzie ciekawie. Chciałabym minimum 100 km zrobić. No to spory wyczyn będzie. Jeszcze na tej wysokości przyznam, że wielokrotnie wyjeżdżałem w góry i trenowałem w warunkach wysokogórskich i na pewno to będzie dla ciebie naprawdę bardzo duży challenge, żeby jak gdyby tam jeszcze pokonując przeszkody zaliczyć taką setkę, ale trzymam mocno za ciebie kciuki, chyba wszyscy trzymamy. Piotrek, powiedz ty coś o swoich przygotowaniach, jak u ciebie wyglądał ten okres do maratonu londyńskiego, bo mamy już 3 tygodnie jak gdyby, czyli tak naprawdę końcówka przygotowań. Rozmawialiśmy wcześniej, ja rozmawiałem i z Anią i z Piotrkiem o ich przygotowaniach na takich krótkich konsultacjach. Teraz powiedz nam wszystkim, jak to u ciebie wyglądało, jak długi był czas przygotowania do maratonu, bo ty tutaj bardziej podchodzisz tak challenge'owo, chcesz złamać 3 godziny, to jest twój cel, więc powiedz nam, jak długo trwały te przygotowania, jak one wyglądały. No to prawda, chcemy złamać 3 godziny i tak naprawdę to chciałem jakby to zrobić i już pożegnać się z tym dystansem. I przygotowania, same przygotowania to około 17 tygodni i tak naprawdę robię, lecę takim programem z książki, czyli może i dla każdego, a może i dla nikogo, tak po prostu podpasowuję sobie te treningi tak pod siebie i pod pracę, żeby to wszystko no tak, bo ty mówisz, że masz dość absorbującą pracę i musisz te treningi jednak ustawiać do możliwości, tak jak zresztą wielu amatorów, tak? Ja zawsze radzę, żeby jak gdyby nie wykonywać treningu na siłę, tak, tylko żeby dostosować go do trybu życia, no, inaczej jest całkiem, jak się jest zawodnikiem wyczynowym i cały czas poświęca się tylko i wyłącznie, podporządkowuje go na trening, a wy tutaj musicie jednak jeszcze związać ten trening przede wszystkim ze swoją pracą, która jest tutaj najważniejsza, więc tutaj na pewno masz lekkie utrudnienie. My rozmawialiśmy tutaj o twoim treningu. Powiedz mi, jaki najcięższy trening wykonałeś, bo sam jestem tego ciekawy, jaki najcięższy trening wykonałeś w tych przygotowaniach do maratonu? Czyli najcięższe to są takie treningi interwałowe, takie długie tempówki, można powiedzieć, około tam 12-14 km w takim tempie maratońskim, czyli tam bieg ciągły. Zwłaszcza w Olsztynie to jest takie troszeczkę trudne, bo pomimo, że nie ma gór, to tak naprawdę wszędzie jest pod górkę, okay. Więc i to są takie najbardziej absorbujące treningi. Okej, okay, czyli takie długie, drugie zakresy, tak jak gdyby, coś w tym stylu. A u ciebie, Aniu, jak to wyglądało, jeżeli chodzi, bo tobie, jak mówisz, ten start tak wypadł znienacka, jak gdyby ten start w Londynie, więc podejrzewam, że większość twojego czasu związanego z przygotowaniami było właśnie do tego biegu 24-godzinnego z przeszkodami. Ale jeżeli chodzi o ten dystans maratoński, my rozmawialiśmy, żeby właśnie do tego twojego treningu wpleść trochę takich treningów właśnie tempowych pod dystans maratoński, tak, biegów interwałowych. Jak to wygląda i wyglądało u ciebie? Rzeczywiście dużo moich przygotowań to było budowanie bazy wydolności pod długie dystanse, bo też w tym roku już startowałam na 100 kilometrach, na 50 kilometrach i po prostu cały czas wydłużałam dystans. Okay. Więc tak, baza była dobrze zbudowana, ale gdzieś rzeczywiście brakowało szybkości, bo w biegach ulicznych nie startuję, więc, okay. więc tutaj tego elementu brakowało. No dobrze, więc pokrótce opowiedzieliście jak gdyby o swoich przygotowaniach. Kilka rad ode mnie dla was. Już o tym mówiliśmy. Zostało nam 3 tygodnie do maratonu, więc bardzo niewiele czasu. My takim żargonem maratońskim mówimy, że lepiej się nie dotrenować niż przetrenować, więc taka rada dla was i dla wszystkich, którzy przygotowują się i do maratonu londyńskiego, i do maratonu warszawskiego. 3 tygodnie to tak naprawdę już bardzo krótki okres do maratonu. Zazwyczaj tydzień do wypuszczamy z treningu, więc zostaje nam tak naprawdę 2 tygodnie pracy. Moim zdaniem powinniście zrobić jeszcze maksymalnie 2 mocne akcenty, po jednym akcencie w tygodniu. Zazwyczaj każdy już z was ma swojego trenera, jak tu w waszym przykładzie jest tutaj każdy gdzieś tam idzie swoją drogą. Ciężko jest w tym momencie zmieniać całkowicie koncepcję, która jest, więc pamiętajcie tylko o tym, żeby już nic nie dokładać, żeby ten trening nie wyglądał w ten sposób, że zostały nam ostatnie 3 tygodnie, więc teraz jeszcze nadrobimy to, co gdzieś tam kiedyś było stracone, powiedzmy jakiś trening, który nie przerobiliśmy, to wrzucamy go teraz. Te 3 tygodnie ostatnie to jest taki bardzo delikatny okres, gdzie zawodnicy wyczynowi wykonują zazwyczaj ostatnie szlify i bardzo uważają na to, żeby nie przesadzić już, więc pamiętajcie o tym, żeby już w tym momencie nie dokładać za dużo. 2 tygodnie żeby pomału już wypuszczać kilometraż. No i przede wszystkim dużo zdrowia wam życzę, bo zazwyczaj w tych ostatnich 2 tygodniach, kiedy forma rośnie, spada odporność, więc trzeba dbać o to, żeby jak gdyby no, nie złapać jakiegoś przeziębienia. Myślę, że poza kamerami porozmawiamy jeszcze o takiej totalnej kuchni, tak, związanej z dystansem maratońskim. Porozmawiamy, jak go przebiec, żebyście byli zadowoleni. A teraz wszystkim dziękujemy. No i jeszcze raz, Aniu, Piotrze, wielkie gratulacje. No i lecimy do Londynu. Dziękujemy bardzo.